Czy 3,-4 jest rozwiązaniem równania 5x dodać 2y równa się 7? O co chodzi? 3,-4 to para uporządkowana, czyli tak naprawdę x jest równy 3, a y równy jest minus 4. I mamy pytanie, czy to jest rozwiązanie równania? Najprostszy sposób to po prostu podstawienie za x 3, za y minus 4 i sprawdzenie, czy wyjdzie 7. Sprawdźmy. 5x dodać 2y ma być równe 7. Czyli zamiast teraz za x wstawię 3, za y wstawię minus 4 i to ma być równe 7. Sprawdzimy, czy lewa strona równania będzie równa 7. To powinno na zielono napisać. To jest wstawiony x, y. Ok. 5 razy 3 to 15. Dodać 2 razy minus 4 to minus 8. Czyli mogę od razu napisać minus 8. To ma być równe 7. A 15 minus 8 to faktycznie jest 7. Czyli lewa strona równa się prawej. Zatem równanie jest spełnione. Czyli 3,-4, taka para uporządkowana, jest rozwiązaniem równania. Inny sposób to narysowanie sobie wykresu. Sprawdzenie na wykresie, czy ten punkt 3,-4 leży na wykresie tej funkcji. Ta funkcja mogłaby wyglądać na przykład tak. Jeżeli sprawdzimy, że punkt 3,-4 leży tutaj, na tym wykresie, na tej linii, to znaczy, że jest rozwiązaniem. Jeżeli leżałby gdzieś poza, tak, gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj, nie spełniałby tego równania. My wiemy, że spełnia to równanie, więc jeżeli narysujesz sobie wykres tego równania, to na pewno punkt 3,-4 znajdzie się na tym wykresie.